Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. Oczywiście widzimy się w następnym market update'cie. Bardzo was przepraszam, że spóźniony, jednakże troszeczkę wakacje mi gdzieś tam w końcu wziąłem, musiałem odpocząć. I oczywiście nie było prądu u mnie na całej dzielnicy przez pół dnia, więc nie mogłem wam wrzucić reszty odcinka i dograć moje spojrzenie. Także mam nadzieję, że odcinek będzie przydatny, mam nadzieję, że wykorzystacie przedstawione w nim informacje. No i oczywiście przypominam, jeżeli chcecie, macie dostęp do wszystkich konkursów związanych z Bybitem, wszystko w opisie oraz na Discordzie. No i oczywiście dla tych, którzy nie mają konta jeszcze na giełdzie, zapraszam do otwarcia konta na giełdzie Bybit, w której jestem ambasadorem i przy okazji możecie też wesprzeć mnie, kanał, oczywiście dobrowolnie, jeżeli macie tylko ochotę, a przy okazji gdzieś tam z konkursów coś sobie dla siebie zyskać. Także nie przedłużając, zaczynajmy odcinek. A więc moi drodzy, jedna z ważniejszych wiadomości, czyli BlackRock składa wniosek o Bitcoin ETF. Dlaczego jest to kluczowe dla rynku kryptowalut? Od razu powiem wam, że oczywiście jeżeli chodzi o ETF, jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który może sobie stworzyć ekspozycję po prostu większą na dane aktywa, czyli w takim przypadku BlackRock składa po prostu licencję o to, żeby móc stworzyć fundusz inwestycyjny oparty na Bitcoinie. Czy to bezpośrednio wpłynie na cenę Bitcoina? Pewnie nie tak bardzo jak stricte zakupy w Bitcoina, jednakże na pewno będzie to większa ekspozycja, większa możliwości napływu nowego kapitału poprzez po prostu też rozpowszechnianie tej wiedzy o kryptowalutach, o Bitcoinie, ale również myślę, ten BlackRock będzie na pewno wtedy bardziej inwestował również swoje środki w czystego Bitcoina. Także informacja jak najbardziej bullish. Pamiętajcie tylko, że zanim BlackRock dostanie licencję, ponieważ już kilka innych funduszy również starało się o taką możliwość, a teraz też pewnie po BlackRocku wejdzie w to Fidelity, taka sytuacja będzie trochę trwała. Mówię tutaj nawet o przestrzeni od 8 do 10-12 miesięcy, także pamiętajcie, że za okolice roku mamy halving, więc może się to zbiec z wydarzeniem halvingowym, które oczywiście popchnie cenę Bitcoina, miejmy nadzieję, niebotycznie pod nową hossę, pod nowe górki, ale na pewno długoterminowo jest to bardzo, bardzo bullish informacja dla rynku kryptowalut. Następny news, moi drodzy, czyli Binance. No Binance ostatnio niestety nie napawa optymizmem. To, co się dzieje z Binance'em, no nie są to zbyt ciekawe rzeczy. Nawet dzisiaj w nocy można było zobaczyć na niektórych wykresach podbicie Bitcoina na Binance'ie do 140 000, więc dosyć ciekawie. No i teraz co? Binance oczywiście odpadł Holandii. Holandia, że tak powiem, go wyrzuciła. W cudzysłowie oczywiście w tym momencie Binance oskarżona przez Francję o pranie brudnych pieniędzy. Wcześniej giełda musi opuścić Holandię. No i tutaj, moi drodzy, oczywiście no, temat nie jest dosyć ciekawy, tak jak napisali, Binance pada z deszczu pod rynnę. Czyli tutaj no, mamy sytuację znowu następnego wpływu na Binance. Oczywiście ja z tej giełdy nie korzystam, nie uważam, że jeżeli chodzi o trading jest tragiczna. Dlatego też działam na Bybicie, możecie sobie na niego wejść, linki macie w opisie. Także dzięki wam za to, jeżeli gdzieś tam się zarejestrujecie i będziecie działać. W każdym razie no, następna sytuacja dosyć nieciekawa, jeżeli chodzi o Binance'a. Oczywiście cała informacja aktualizacyjna o tej sytuacji z Binance'em była przeze mnie wrzucana na mojego Twittera. Możecie sobie go zobaczyć, możecie zobaczyć tam tą całą aktualizację. I tutaj prokuratura koncentruje się tak naprawdę, moi drodzy, na dwóch sprawach, czyli działanie przed uzyskaniem zgody regulacyjnej oraz pranie brudnych pieniędzy. Także paryska prokuratora potwierdziła już, że prowadzi dochodzenie, które rozpoczęło się w lutym 2022 roku. Teraz zostało skierowane oczywiście do SAFE, czyli rządowego organu zajmującego się zwalczaniem przestępczości finansowej, której władze złożyły wizytę w siedzibie w celu zebrania dowodów, w tym dokumentów i elementów komputerowych związanych ze sprawą. Także moi drodzy, no nieciekawie. Jeżeli chodzi o Binance'a, Binance ostatnio wrzucał informację, że jeżeli trzymacie pieniądze na giełdzie, to warto je wypłacić. Prawdopodobnie mówił o sobie. Także pamiętajcie o tym, zresztą to jest założenie ogólnie znane, że pieniądze powinno się trzymać, kryptowaluty powinno się długoterminowo trzymać na portfelach zewnętrznych. No i oczywiście Hongkong, Korea. Tutaj oczywiście jakby temat jest dosyć prosty i szybki do opowiedzenia wam, ponieważ wtedy, kiedy Chiny się odpalają, Stany się zamykają. Wtedy, kiedy Stany się otwierają, Chiny się zamykają. Czyli tutaj jest po prostu walka pomiędzy tymi dwoma państwami, które szybciej ureguluje lub wprowadzi wolność na kryptowalutach. No ale cóż, tak to niestety wygląda. Czyli władze monetarne Hongkongu po prostu naciskają na główne instytucje finansowe, aby zaakceptowały klientów kryptograficznych. I tutaj od 1 czerwca, moi drodzy, Komisja Regulacyjna do Spraw Papierów Wartościowych Hongkongu wydała przepisy określające wymagania dla giełd kryptowalut, czyli aby ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności w Hongkongu. Dosyć ciekawa rzecz, również bullish, chociaż tych Chin już za dużo ludzi nie bierze pod uwagę, no bo tam oni i tak robią co chcą i co chwilę zmieniają zdanie. I tutaj w przypadku regulowanych platform obrotu wniosek o licencję należy złożyć do Komisji oczywiście Regulacyjnej do Spraw Papierów Wartościowych w ciągu 9 miesięcy lub przed 29 lutego 2024. No oczywiście jeśli nie ich działalność w Hongkongu musi zostać zakończona przed 31 maja 2024 roku, co oczywiście już miało miejsce, więc prawdopodobnie część tych podmiotów przez te 9 miesięcy coś tam wykombinuje. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie może płynnie do pewnej ciekawej rzeczy i tutaj muszę was od razu uświadomić, że no, robiłem dla was ten update rynkowy 2 dni temu. Niestety jeden z plików się skraszował. Nie byłem w stanie z moim montażystą tego złożyć w jakikolwiek sposób. Niestety analizę, którą całą dla was zrobiłem na Bitcoinie, no, sprawdziła się pod te wzrosty. Zresztą będziecie mieli to w dalszej części odcinka, czyli teraz wam pokażę to, co w tym momencie jest, co w tym momencie się dzieje, jaki w tym momencie mam plan, a w dalszej części filmu zobaczycie całą analizę przed wybiciem, ale myślę, że ona też może być gdzieś tam nauką oraz pokazaniem, w jaki sposób od zera sobie daną analizę, ponieważ ona była budowana od zera, czyli w jaki sposób od zera sobie zbudować analizę na Bitcoinie, no, która w tej sytuacji się fajnie sprawdziła. Więc już przechodzę do aktualnej sytuacji, a później przechodzimy do poprzedniej, także jedźmy z tematem. Moi drodzy, to była sytuacja dosyć ciekawa. Włączmy sobie może na chwilkę ten wykres jeszcze. Dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Bitcoina. Włączmy sobie 4 godziny. Tutaj mieliśmy z tej strefy, którą ja wcześniej miałem rozrysowaną, czyli oczywiście z naszego resistance to support flip, ponieważ nasz resistance przerodził się w konsolidację powyżej poziomu oporu i został wsparciem. Więc tutaj dosyć fajne, dosyć ciekawe, impulsywne wybicie później już z tej strefy, ponieważ tu oczywiście się odbiliśmy troszeczkę wcześniej, jednakże tu była mała konsolidacja. No i oczywiście wybicie mega mocne, które no aż tak mocnego wybicia powiedzmy się nie spodziewaliśmy. Tutaj oczywiście analiza, którą rozrysowywałem wczoraj, przedwczoraj właściwie, możecie sobie zobaczyć. Ja w tej analizie mówię, że w tych okolicach chciałem wchodzić w shorta, jednakże w tego shorta nie wszedłem. Obserwowaliśmy oczywiście na grupie Discordowej z chłopakami na live, robiliśmy sobie taki mały live trading. No niestety formacje świecowe, które się tutaj stworzyły, nie były dla mnie zbyt atrakcyjne. Nie poczułem tego, że jednak z tej strefy możemy spaść i że raczej przerodzi się to w bardziej lokalny znowu resistance to support flip, co się oczywiście wydarzyło. Ja sobie rozrysowywałem to w ten sposób, ci, którzy byli na live, to pamiętają, że tego boxa powinniśmy, którego tutaj mamy, powinniśmy po prostu, że tak powiem, wypełnić. Oczywiście box został wypełniony. Ja sobie ustawiłem zlecenie short w okolicach 28 400–450 i to zlecenie short w tym miejscu zostało wzięte. W tym momencie oczywiście no, ten short jest na minusie w okolicach 12%, jednakże ja go dalej trzymam. Uważam, że nie zabraliśmy całej płynności z dołu, więc no tutaj oczywiście mogą być jakieś szpilki nawet do tej strefy 1382 jako extension, czyli 29800, chociaż tutaj już bym widział, chciałbym zobaczyć, no zobaczymy co będzie, ale tutaj gdyby był sign of weakness i faktycznie zaczęlibyśmy się cować, to by było dosyć ciekawie, ale nie wykluczam, broń Boże, podbitek tutaj takich szybkich, knotowych, nawet podobnych do tych ruchów. Oczywiście jakaś lokalna konsolidacja nawet do powrotu POC 382 byłaby wskazana, jednakże z tych miejsc, z tych okolic, tego shorta na pewno chciałbym trzymać troszeczkę dłużej, dlatego że tutaj w tym momencie mieliśmy trend spadkowy, szliśmy cały czas z korektami 1 do 1 z ruchem w dół, które były korekta. No w tym momencie mamy overbalance tego ruchu, czyli przebiliśmy ostatnią górkę, zapaliła nam się pierwsza czerwona lampka do tego, że może się tu pojawić zmiana trendu i to też trzeba mieć na uwadze. Więc no jakby też radzę nie powtarzać w 100% ruchów innych traderów, tylko gdzieś mieć swoje pomysły na te działania. To jest strategia, więc jeżeli faktycznie to się okaże overbalance ruchu, no to tutaj faktycznie może się pojawić dosyć impulsywny ruch w dół, dosyć mocna korekta, której oczekuję, którą chciał, żeby się wydarzyła, no i w końcu gdzieś tam na Bitcoinie powoli łapać, zobaczyć, może gdzieś spadać w nowe dołki. Oczywiście tutaj mamy bardzo dużo jeszcze miejsca. Pamiętajcie, że jeżeli faktycznie przebijemy ten mega kluczowy poziom tutaj, czyli tych 25 000, no to my jeszcze kilka tych poziomów ważnych mamy. Mamy high liquid level na 24 000, w którym ja prawdopodobnie będę robił swoje pierwsze zakupy na spocie i oczywiście wszystkie poniższe poziomy, które Wam tutaj wyznaczyłem, czyli golden pocket tego ruchu połączone z half volume area, oczywiście key horizontal, no i major lows całego tego ruchu na 19 500. Jeżeli nie pojawiłyby się nowe dołki, to uważam, że to będzie taki najniższy poziom, do którego Bitcoin w tym ranie zejdzie. Jeżeli pojawią się nowe dołki, to ja oczywiście zgodnie z tym, co kiedyś Wam pokazywałem, nie zdziwiłbym się, moi drodzy, gdybyśmy gdzieś tam zobaczyli te 12 000, 10 000 dolarów. Oczywiście to w scenariuszu wybicia nowych dołków będą to miejsca, na które ja będę oczekiwał. Oczywiście, powtarzam jeszcze raz, przy wybiciu nowych dołków. Także tak wygląda aktualna sytuacja. Mój plan jest taki, że chwilowo się tu zatrzymuję, czekam. Ewentualnie będę gdzieś tam dokładał prawdopodobnie przez MetaTradera na Bybicie lub uśredniał, jeszcze przemyślę temat, pozycję w tym miejscu i to będzie mój max aktualnie. No i oczywiście tego shorta będę chciał przetrzymać do tych dołków, wychodząc z niego bardzo małym procentem powoli na najważniejszych strefach. Oczywiście zobaczymy, jak będzie szansa na wykresie, możliwe, że będę te pozycje hedżował. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do tego, co rozrysowywałem przed wybiciem ruchu, bo to też jest ważne, żebyście zobaczyli, jak taką analizę można zrobić od zera. Także zapraszam Was, chętnych oczywiście, do oglądnięcia, a ci, którzy już nie są chętni i zmęczyli się odcinkiem albo mają co innego w głowie i co innego do roboty, no to wrzucajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, czekajcie na następny odcinek. Następny odcinek, myślę, zrobimy sobie troszeczkę o tym, co warto kupić pod następną hossę, jakie altcoiny moim zdaniem będą miały rację bytu. Także zapraszam, a teraz lećcie z dalszą częścią i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o mojej starej i aktualnej analizie. A więc, moi drodzy, oczywiście SP500, o którym sobie mówiliśmy na ostatnich update'ach, no cały czas mamy up i to dosyć impulsywny, tutaj fajny up. Ja czekam oczywiście do strefy 786, 886 na zakończenie korekcji, fali korekcyjnej C. Zobaczymy, jaki tutaj będzie respekt tej strefy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy, ale też, co jest ciekawe, na co powinniście zwrócić uwagę, że tak naprawdę SP500 jest tylko 9,5%, ma tylko i wyłącznie 9,5% do swojego high, więc no, czy będziemy mieli double top, czy będziemy mieli jakieś reagowanie wcześniej, zobaczymy, ale na pewno warto zwrócić na ten SP500 uwagę w tym momencie, bo naprawdę docieramy do dosyć mocno ciekawej strefy. I oczywiście, moi drodzy, mieliśmy bardzo fajne odbicie, po części spodziewane, dlatego że tutaj rozrysowywaliśmy sobie na ostatnich analizach extension, bardzo fajnie zrespektowane wszystkie powielenia 6.1.8. Zatrzymaliśmy się na 3.6.1.8. Pytanie, czy jest to lokalne odreagowanie? Tutaj akurat dosyć fajnie do średniej, która została po tym spadku, po tym niejakim, można byłoby zauważyć tutaj nawet head and shoulders pattern, prawda? Więc dosyć mocny spadek, odreagowanie od 3.6.1.8 i pytanie, czy biegniemy do miejsca, które ja dosyć mocno oczekuję, czyli cały tutaj golden pocket, średnia krocząca 200, zakończenie fali A, zakończenie fali C bardziej lokalnej, no i tutaj na pewno w tych okolicach 24 000, powtórzę się jeszcze raz, będę na pewno bardzo chciał zobaczyć reakcję, ewentualnie swing failure i wejścia moje w pozycje długie. Moi drodzy, zobaczmy sobie na wykres Bitcoina. Zacznijmy sobie, to jest oczywiście wykres czysty, puściutki, także zobaczmy, co tutaj na tym wykresie możemy zauważyć. I tutaj, moi drodzy, chciałbym zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli znalezienie pivota w tym miejscu. Tutaj akurat pivota myślę, że moglibyśmy sobie zaznaczyć jako to doji, które tutaj powstało. Też oczywiście mamy indykator, jakbyśmy chcieli się wspomóc. VWAP pivot, zresztą było to mówione na ostatnim z live'ów na Discordzie, na którego Was zapraszam. Widzimy oczywiście, mamy pivocik. Uważam, że z tej strony, patrząc na ten wykres z tej strony, możemy uznać tą świeczkę jako pivot. I co ja teraz na tej świeczce będę chciał zrobić? Będę chciał na pewno zaznaczyć jej górną granicę i jej dolną granicę. I teraz pewnie zadacie pytanie, po co to robię? Robię to po to, żeby wyznaczyć klaster, który po piwocie został wykonany, czyli ten range, w którym w najbliższym czasie wydaje mi się, że cena, może nie wydaje mi się, czekaj, to cofnij, w którym w najbliższym czasie cena powinna mieć jakiś swój price action. I tutaj możemy sobie śmiało zapisać, że to jest 1M high. I tutaj oczywiście, moi drodzy, możemy sobie zobaczyć to liquidity, które byłoby do zgarnięcia w tym miejscu, jeżeli chodzi o miesiąc, o wykres miesięczny. Oczywiście to dolne liquidity zostało tutaj bardzo wyraźnie zabrane, ponieważ po pierwsze świeczka następująca przetestowała i zabrała cały ten knot ze ścieżki pivotowej. No i tutaj nam powstał dosyć ciekawy hammer. Oczywiście on się jeszcze nie skończył, mamy jeszcze 10 dni, tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć, oczywiście mogą to podwinąć nawet do 50% świecy poprzedzającej, ale widzimy tutaj bardzo duży denial tego całego ruchu spadkowego, zostawienie bardzo dużego knota, oczywiście fajne, ciekawe odbicie od średniej 50, także pytanie, czy zostaniemy w tym range'u faktycznie dalej, czy tutaj będziemy kontynuowali z tych trzech świec trend spadkowy. I tutaj teraz możemy sobie przejść na wykres tygodniowy i zrobić analizę po prostu dalej na wykresie tygodniowym. Tutaj fajnie widzimy, że jednak te świeczki tygodniowe zeszły poniżej tego one month low. Oczywiście przebiły się, zamknęły się cały ciałem poniżej średniej. Pytanie, czy będzie to retest i spadek dalej w dół, czy raczej będziemy, tak jak powiedziałem wcześniej, wracać do tego klastra w tym miejscu. Jednakże teraz warto byłoby sobie zaznaczyć na pewno tą strefę, która jest tutaj dosyć ważna. Oczywiście ta strefa to będzie nasz bullish breaker. I tutaj możemy sobie to oczywiście zapisać, żeby tego nie zgubić. Tutaj na ekranie oczywiście wrzucam Wam też definicję bullish breaker, no i oczywiście tak samo jak i bullish mamy również bearish breaker, także to jest rzecz ważna do zapamiętania. Jeżeli będziecie jakieś pytania mieli oczywiście na rozwinięcie tego, żeby dzisiaj czasu nie tracić, wpadajcie na Discorda, chętnie temat wytłumaczę bardziej dogłębnie. No i oczywiście możemy sobie tutaj rozrysować następną strefę, która będzie od tej niebieskiej świeczki, czyli cała ta strefa, którą sobie w tym miejscu rozrysujemy, będzie to nasza strefa supply, czyli nasza strefa dosyć ważna, którą tutaj powinniśmy również zacząć wypełniać. Oczywiście to możemy sobie zaznaczyć w tym momencie też innym kolorem, żeby Wam się temat nie mylił, żebyście wiedzieli, że to są dwie różne rzeczy. I tutaj na tym wykresie, tygodniowym oczywiście również możemy sobie zobaczyć, mówię, ten swing failure, który tutaj powstał. Widać to troszeczkę bardziej na, przepraszam, miesięcznym wykresie, czyli pozostawienie tego knota poniżej wyznaczonej strefy, które jest uznawane właśnie za swing failure. Oczywiście delikatne zahaczenie tego bullish breakera, ale jeszcze to nic nam w tym momencie nie mówi. Oczywiście tu, jeżeli, moi drodzy, chodzi o cały price action, wiadomo, że dosyć fajnie by było, gdybyśmy sobie wypełnili ten bullish breaker i teraz pytanie, czy tak naprawdę ten bullish breaker został tutaj nam zaliczony, prawda? Czy ten bullish breaker został zaliczony? No, ciężko w tym momencie stwierdzić, zobaczymy jak dalej będzie wyglądało price action. Ja oczywiście troszeczkę bardziej chciałbym zobaczyć wypełnienie tej całej tutaj strefy zgodnie z tym, co pokazywałem Wam na wcześniejszych analizach i dopiero gdzieś tam bieg po testowanie tego całego klastra, a przede wszystkim przetestowanie ostatniego szczytu w okolicach 31 000. Tutaj, moi drodzy, oczywiście jak sobie przełączymy, znowu bawimy się cały czas tym interwałem, to jest bardzo, bardzo ważne. Włączamy sobie wykres dwudniowy, żeby zobaczyć, co tutaj się działo z tymi ostatnimi świecami. No i tutaj możemy zobaczyć, że tak naprawdę ta świeca spadkowa, następująca świeca, takie no niedokończone doji, ale tutaj nam stworzyła dosyć takie ciekawe miejsce. I tutaj możemy, moi drodzy, zobaczyć, co się wydarzyło z tym price action. Tutaj oczywiście mieliśmy wybicie i dosyć ciekawe miejsce, ponieważ na tym przebiciu tutaj jeden month low, ta świeca, która nam tutaj się stworzyła nam, tak jak Wam już ostatnim razem mówiłem, takie dosyć ciekawe miejsce, czyli ten support, który tutaj mieliśmy raz, drugi raz testowany i przebity ewidentnie, który w tym momencie jest naszym rezistansem, czyli to jest tak zwane support to resistance flip. Więc w tym momencie również musimy zerknąć uwagę na to, że ta strefa, która tutaj jest wyznaczona, w tym momencie jest naszym rezystansem, więc warto zwrócić na pewno na to uwagę i poprzełączać się również na mniejsze timeframe'y, żeby zobaczyć cały ten price action i to, w jaki sposób cena będzie, czy price action właśnie respektowało tą okolicę tego support to resistance flip, no i oczywiście też bardzo ważnego miejsca, którym jest właśnie ten one month low. I tutaj oczywiście, moi drodzy, czy ta struktura zaczyna się robić bycza? Nie chciałbym jeszcze używać tego stwierdzenia. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy zahaczenie tego naszego ważnego bullish breakera. Czy ten bullish breaker spowoduje wybicie, czy jesteśmy w stanie przebić one month low? Zobaczymy. Tak naprawdę dopóki price action nie wybije nam ewidentnie tutaj tej struktury, nie będziemy mieli tak naprawdę stworzonego overbalansu w tej całej strukturze, którą tutaj w tym miejscu widzimy. No nie chciałbym do końca mówić o jakimś bardzo mocnym bullish patternie. Na razie dla mnie najważniejsze będzie to, żeby skupić się na tym, co wydarzy się dokładnie w tym miejscu. Oczywiście te miejsca do dobrego risk reward ratio, ewentualnego stestowania ponownie bullish breakera, czy bardziej głębokiego stestowania tak naprawdę tej strefy byłyby dosyć fajne, ponieważ tutaj możemy mieć naprawdę dobre risk reward ratio i oczywiście co dalej bym chciał zobaczyć, jeżeli byśmy przebili całą tą strefę tutaj na 12-godzinówce, ewentualnie ją zretestowali, to chciałbym zobaczyć, czy to zostanie znowu zmienione, sflipowane na ta strefa, na support i ewentualnie wtedy przyłączać się do ruchu wzrostowego. W tym momencie przyłączanie się do ruchu wzrostowego nie jest dla mnie dobrym wyjściem, więc będę czekał na przebicie tej tutaj strefy, powrót, retest, ewentualnie chciałbym zobaczyć swing failure i dopiero wybicie do góry. No i oczywiście tu też moglibyśmy się pokusić właściwie o rozrysowanie takiego naszego range'a, który tutaj się wydarzył, czyli mamy powiedzmy tą głowę z ramionami, prawda, próba wybicia ostatniego spadku, prawda, no i oczywiście cały ten dół tutaj wyznaczony. Ja tutaj no nie chciałbym sugerować całego tego wybicia wejścia w strefę, tylko raczej miejsce, w którym był największy respekt po prostu cenowe. Zostawiłbym to prawdopodobnie tak i plus minus w tym range'u patrzyłbym na reakcję. Oczywiście zapamiętał sobie również range, który jest tu stworzony, czyli low, czyli high i ewentualne dalsze przebitki, tak jak powiedziałem, nawet wybicie tej górki i dopiero zretestowanie one month low. I oczywiście tutaj, moi drodzy, na godzinówce też możemy sobie zerknąć, możemy sobie zobaczyć, że mieliśmy fajne przebicie. Tutaj oczywiście można byłoby się również pokusić o zobaczenie, jak wyglądała ta cała sytuacja, cały ten kanał. Tutaj oczywiście wybicie tego kanału dołem, powrót do kanału, czyli znowuż bullish breaker, struktura przebita, przebicie oczywiście ostatnich górek, pójście w górę, bullish price action, oczywiście lokalny jak najbardziej, jednakże ja, jak wiecie, jak traduję, ja patrzę na troszeczkę wyższe interwały czasowe. Tutaj widzimy też bardzo mocne wyciągania płynności. Pierwsze stestowanie całego tego knota od świecy, wchodzenie w strefę kilkukrotne, obniżenie tutaj tej całej struktury, więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie miała miejsce. Prawdopodobnie po wejściu kolejnym w tą strukturę będzie to dla mnie znak na lokalnego shorta. Więc moi drodzy, tak pokrótce chciałem Wam pokazać, jak to wszystko można rozrysowywać, jak to wszystko można, w jaki sposób tak naprawdę wykres można zinterpretować. Jeżeli miałbym podsumować to, co ja tutaj oczywiście widzę, to na pewno będę chciał zobaczyć po pierwsze retest, czyli to, w którym w tym miejscu jesteśmy na niższym interwale czasowym, próba jeszcze raz przebicia one month low, które w tym momencie jest resistance, czyli support to resistance flip, ewentualnie będę tu zapinał shorty na wyrównanie i testowanie jeszcze raz tej strefy żółtej, która tutaj przeze mnie została wyznaczona. Oczywiście dodatkowo moglibyśmy sobie tutaj zaznaczyć strefę drugą na potwierdzenie, czyli od tego knota do tego knota, ja to może troszeczkę przedłużę i oczywiście znalezienie 0,5 w tym całym boksie fair value gapa jako potwierdzenie. Proszę bardzo, tutaj akurat, o widzicie, no to i też nam się tutaj już troszeczkę zmienia wizja, czyli prawie 0,5 fair value capa została stestowana, jednakże ja będę liczył na troszeczkę głębsze zejście, takie bardziej pewniejsze. Jeżeli ta sytuacja tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, nie będzie miała miejsca i raczej zaczniemy się przebijać do góry, no to tu na pewno będę chciał zobaczyć retest i na reteście one month low, czyli znowu testowanie tego supply, przepraszam, nie supply, tylko wsparcia, przyłączenie się do ruchu wzrostowego na testowanie One Month High. Trzymajcie się, na razie.